Dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki. Mariolcia wita się z wami, czyli to ja, to jest prowodyrka całego zamieszania edziwiarkowego, filmików na YouTubie, sklepu edziwiarka, różnych filmów, których przekazuję wam, co wiem, co umiem, czego się nauczyłam, co gdzieś podpatrzyłam, gdzie się zainspirowałam. Ten odcinek również taki będzie, czyli będzie najpierw o nowej włóczce. Pokażę wam dzianinę wykonaną z tej włóczki. Według to jest spojrzenie Renaty na tę włóczkę oraz tak pokażę, co ja dziergam i to z jakiej włóczki i jakie kłótnie są w domu z powodu tej dzianiny. Tak to u mnie bywa. Gorąco, gorąco i inspirująco. To co, gotowi? Memory, czyli wspomnienie. Nowa włóczka firmy Lankyans. Jest to włóczka zimowa. Włóczka, która ma strukturę łańcuszkową. Nitka ma strukturę łańcuszkową. W 50-gramowym motku jest 100 metrów włóczki. I przeznaczona jest na druty pomiędzy 6 a 7. Jeżeli popatrzymy na gramaturę motka, że to jest 50 gramów i to jest 100 metrów i popatrzymy, że to jest przewidziane na druty numer 7, to już wiecie, że to musi być struktura łańcuszkowa. Struktura łańcuszkowa pozwala na używanie dużo grubszych drutów, niż gdyby włóczka była tylko skręcona. I w moich filmikach ja wam tłumaczę pewne rzeczy, skąd się bierze takie z techniki wyprodukowania włóczki, to się bierze z użycia innej maszyny niż skręcarki. Taką rzecz uzyskuje się na maszynie zwanej szydełkarką. I to jest tak, już wiemy, Memory ma 88% wełny merino i 12% poliamidu. Fajna mieszanka, mieszanka, która pozwoli nam na myślenie o tej potencjalnej dzianinie, że będzie nam długo służyła i według mnie tak powinno być. Jeżeli w składzie widzimy duży udział wełny, widzimy poliamid i widzimy strukturę łańcuszkową, to musi się udać i musi to być dzianina, która naprawdę będzie mniej ulegała takiemu zużyciu. Wiadomo, że każda z dzianin podlega procesowi zużywania się, to tak jak nasze organizmy, ale w pewnych można coś ograniczyć, właśnie te mechacenia. I Renata z tej włóczki wydziergała, myślę, którą rzecz najpierw pokazać. Myślę, że chyba zacznę od tej największej. Wydziergała piękny sweterek. Sweterek wygląda tak, jest klasyczny, klasyczny. Tutaj główną rolę, tak patrząc na niego, zastanawiałam się, co tu było najważniejsze. Ja myślę, że patrząc na włóczkę, tutaj od razu wyjmę ten numer koloru, który użyła Renata, to jest ten numer 09, na komplet sweterek w rozmiarze, myślę, spokojne M, takie większe M, na czapkę i mitenki Renata na drutach numer 7 zużyła 9 motków, czyli 450 gramów. Dużo, niedużo. Według mnie jak na taki komplecik, na grubych drutach wydziergane i dzianiny są, wszystkie te trzy dzianiny są ciepłe. Jak widzicie, jest też lejąca dzianina się właśnie z włóczki Memory. I co tutaj najważniejszą rzecz odgrywa? No to ja uważam, że najważniejsze to tutaj są te ryżowe rękawy. Jest to rzecz dziergana od góry. Dekolt kształtowany jest rzędami skróconymi. Raglan widzimy i tutaj korpus jest ściegiem gładkim prawym, a rękawy są ryżem pojedynczym. Pojedynczym, czyli jedno prawe, jedno lewe i zmieniamy sekwencję w każdym rzędzie. I to jest piękna dzianina, klasyczna, jak powiedziałam. Na pleckach ma zadziorną meteczkę. Zadziorna meteczka o tym, że jest to rzecz ręcznie wyprodukowana. Co jeszcze? Jakie detale? Bo w prostych dzianinach detale grają główną, mogą grać rolę, prawda? No i tutaj właśnie te pasy tego ściegu ryżowego, który też występuje
na rękawach i zobaczcie, jak to wszystko pięknie gra. Rękaw, który jest prostym ściegiem ryżowym, ten pas ryżowy, który udaje nam tak zwany szef, no i później jest już pliska ryżowa na zakończenie naszej opowieści z włóczki Memorii. Całość, można na to popatrzeć w ten sposób, gładziutki sweterek, a teraz przejdziemy do tego, co tutaj jest jeszcze. Czapka, wydziergana tutaj niteczka czeka na pomponik, czapka i mitenki. Czapka, tutaj ten wzorek prostego skrzyżowania, popatrzcie na, to jest czapka wydziergana ściągaczem, dwa prawe, dwa lewe. Można by tak powiedzieć, gdyby nie ten fragment, w którym krzyżujemy ze sobą oczka, czyli te prawe rozchodzą nam się na ten jersey, lewy nam wchodzą, później się one krzyżują, a później się rozchodzą. I to wszystko odbywa się, ja myślę, że w około czterech rzędach się to okrążeniach odbywa, to skrzyżowanie i później znów lecimy ściągaczem w górę. Ten sam myk na krzyżowanie oczek powtarza się na mitence jednej, przymierze Renata, przymierzam mitenki, na jednej mitence i na drugiej mitence. I teraz odzianinie Wam, sposobu wykonania Wam nie podam, ale pokazałam Wam inspirację, jak się można zainspirować, patrząc na nic nie mówiący motek w sklepie. Nie zawsze widzimy, co można z tego zrobić, no ale my staramy się pokazywać Wam, intensywnie pokazywać, jak, co można wydziergać. Tutaj są mitenki, jest czapula, nie przymierzę czapuli, ponieważ zepsułaby ten mój sceniczny fryz, że tak powiem. I tutaj zobaczcie, czapa i do tego jest sweterek. 9 motków, druty numer 7, czyli z tego górny przedział. Wiem, że Renia ściśle dzierga i próbowała dziergać na ósemkach. Takie doświadczenie Wam też przy okazji powiem. Próbowała dziergać na ósemkach, ale dzianina, a przynajmniej jakiś fragment dzianiny się po wypraniu zbyt rozciągnął, więc z grubością drutów nie można przesadzić. Pięknie to razem wygląda, prawda? Zobaczcie. Taki oto komplecik według Renaty na włóczkę Memorii. I teraz tak, co się dzieje w tej włóczce Memorii? Memorii ma dużo kolorów, pięknych. Sweterek odłożę. Tutaj mam segregatorek. To jest Memorii numer 09. To jest ten kolor jasno-różowy, który Renata użyła na swoim sweterku, czapce. Tutaj mamy kolor numer 65. Intensywna fuksja, bardzo intensywna fuksja. Kolor turkusowy, mnie się zawsze oczy cieszą do zieleni wszelakich i turkusów. 71, kolor turkusowy. Kolor jasno-szary ma numer 03. Po prostu jasno-szary, melanżowy jest w takim, prześwitują te inne odcienie szarości. Kolor numer 35. Klasycznie granatowy. Kolor numer 5, po prostu szary. Nie jest jasno szary, nie jest ciemno szary, on jest klasycznie szary. Od szary, taka szara myszka. W czerwieniach mamy numer koloru 62 i jest to kolor, powiedziałabym, bordowy. Dla wielbicielek kolorów pomarańczowych są aż dwa, ponieważ jest kolor 59, bardzo ognista pomarańcza i kolor 76, raczej bym powiedziała żyworudy, bo tak można by go nazwać. Brązowy, kolor taki kasztanowy, o tak, 39. Kolor numer 4 to jest czerń. Wiemy, że jeżeli coś widzimy, że jest w kolorze czarnym, jest to lank, to na pewno ma numer koloru 4. To jest właśnie w tej firmie przecudowne, że można
Pamiętać kolory. O tak, numery. 85. Fuksja, ale jaka? Któż to wie? Myślę, że taka średnia. Ona nie jest, patrząc na ten intensywnie różowy, to widzicie tę różnicę. Spokojnie fuksjowy, a tutaj jest intensywnie fuksjowy kolor. No i bezpieczny kolor ecru, który może być bazą do tworzenia innych łączenia sobie, bo myślę, że ta włóczka również nadaje się do wzorów żakardowych, do wszelkich podnoszonych oczek, gdzie możemy memory mogłoby być jednobarwnym tłem i na przykład mystery wielokolorowe mogłoby robić wielokolorowe punkty, oczka podnoszone, plasterki miodu, więc myślę, że memory i mystery pasują ze sobą po pierwsze charakterem, po drugie producentem, a po trzecie grubością. To też nie jest bez znaczenia. Nie wiem, czy ten turkusowy mówiłam. 72 mi gdzieś tak boczkiem udał, że go nie ma. To jest numer 72. Niebiesko-turkusowy kolor. Włóczka Memory. Sweterek i czapka. I mitenki w wykonaniu Renaty. Mnie się bardzo podobają. To jest ta prezentacja nowości, którą chciałam Wam pokazać, przybliżyć tę włóczkę. 50 gramów 100 metrów. To jest na czapkę należy mieć dwa motki. Jeden motek to może być za mała czapeczka, więc dwa motki na czapkę. Czapka, mitenki i sweter to jest 9 motków włóczki na drutach numer 7. A tak z mojego podwórka, tak już na taki, co u mnie na drucikach słychać, to właśnie powiem Wam o pewnej włóczce, pewnej dzianinie, która jest kością niezgody i przekomarzania się, czyja to dzianina będzie. Włóczką jest Ricca, która ma takie kolory, że trwa dyskusja, czyja to będzie dzianina, czy Admina, czy Julii, czy moja. Póki co jest tyle, to jest z jednej części. Chciałam Wam też pokazać, co było dla mnie inspiracją do użycia Ricky. Jak tylko zobaczyłam Rickę, wiedziałam, że ja muszę, tylko jeszcze nie wiedziałam co. A tutaj, w tym wydaniu, to jest numer 23, gazetka Noro 23. W tym wydaniu jest tak na prawie początku gazety, zaraz tutaj do tego dojdę, do tej kamizeli, jest piękna tutaj, o właśnie. I tak popatrzyłam na tę kamizelkę, a ponieważ w naszej takiej pracy w magazynie często jest tak, że sweter niekoniecznie, a kamizele wszelakie jak najbardziej należy mieć, chociażby żeby było tutaj, żeby nic nie ograniczało ruchów, aby kamizela jednak dawała ciepło, to kamizela jest bardzo pożądana. No więc stanęło tak, miałam włóczkę, chęć na włóczkę. Rzut oka do gazety, prosta dzianina, sam jersey prawy, to się musi szybko udać i musi się szybko zakończyć sukcesem. To jest model numer 1 i już Wam mówię, co w tym modelu numer 1. Dwa motki włóczki na ten najmniejszy rozmiar, bo przed startem dziergania tej kamizeli, to ja myślę, że to będzie moja kamizela. Ewentualnie mogę pertraktować, no ale póki co dziergam ją jako w najmniejszym rozmiarze. O tak. I na to potrzebne są dwa motki włóczki i druty numer 6. Więc myślę, taki warsztat szybciutki skompletowałam. To mi poszło piorunem, ponieważ wydziergałam to uwaga, 2 dni, w takie 2 dni robocze. I to są plecki. To są plecki kamizelki i z takiego jednego motka mam tyle plecków, o tyle. I zostało mi tyle motka jeszcze z tej Ricky. Ricca to jest piękna mieszanka, w której mamy wełnę, mamy alpakę i mamy jedwab. I tutaj to wszystkie składniki się czuje. I teraz położę na ten najmniejszy rozmiar. W gazetce było podane, by nabrać, zaraz Wam powiem, 63 oczka i tyleż nabrałam. Na ściągacz jedno prawe, jedno lewe.
I teraz popatrzcie sobie na, z góry, na jak to wygląda. To jest wyprana część. Zawsze lubię wiedzieć, ponieważ włóczki nie znam, co czeka mnie po wypraniu dzianiny. Więc dla Rikki są przewidziane druty pomiędzy 5 a 6. Tutaj mamy druty w rozmiarze 6 według założeń projektanta dzianiny. Też jest wszystko wykonane jak w przepisie, wykrój na paszkę, dokładnie jak było napisane. I tutaj druga część, zakończone tutaj jest na prosto, bo na przodzie będzie, tutaj widzimy, duża litera V, która będzie obrobiona ściągaczem. Do tego jeszcze dojdę. I coś, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę. Część wyprana, położę ją sobie na stole. To jest położone jako jersey lewy. A tutaj mam część w trakcie dziergania. Zmienia się konsystencja dzianiny. Ja lubię to, co odczuwam, nazwać konsystencją, mimo że może to, no dla mnie jest to konsystencja, kiedy dotykam jednej części i dotykam drugiej, ta jest już bardzo lejąca, oczka są wyrównane. Tutaj jest wszystko, bym powiedziała, takie jak wyjęte z woreczka z robótką. No to jest takie, to po praniu się rozkłada. I o ile na długość tego się nie odczuło, tego tak zwanego rozłożenia, to tutaj na szerokość, teraz zobaczcie, na szerokość to zyskało około, ja myślę, że to jest około 3 cm tutaj. Więc to też należy pamiętać o takich rzeczach, że dzianina w popraniu się zmienia, się rozkłada, układa, oczka się wyrównują, robi się lejące. No i właśnie to jest kamizela kość niezgody śniadaniowej w moim domu, bo trwają pertraktacje, czyja ona będzie. Każdemu się podoba. Kolorystyka, ciepło, grubość, więc tego motka mam jeszcze tyle, tu mi zostało tyle, co będzie, zobaczę. Także plan na kamizelę jest, kto ją będzie nosił, się okaże. To co, włóczka Memory dzisiaj była głównym tematem, a takim pobocznym była kamizela z włóczki Rikka. Za wszelaką uwagę Wam dziękuję, komentujcie. Subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę, wtedy my wiemy, że się Wam podoba to, co robimy. Bądźcie zadziwiarką, po prostu. Wszystkiego dobrego, do następnego razu. Pa, pa!